żeby spotkać się z przybyłymi tutaj na szkolenie żołnierzami ukraińskimi w ramach komponentu pomocy militarnej, którego śmiało można powiedzieć głównym inspiratorem i organizatorem jesteśmy my, jako jeden z sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na prośbę pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i generalnie strony ukraińskiej, także pana premiera Ukrainy, zdecydowaliśmy się, jak państwo wiecie, ofiarować na rzecz Ukrainy kompanię naszych czołgów Leopard 2A4 po to, by Ukraina mogła przeciwstawić nawale rosyjskiej nowoczesne czołgi w standardzie takim, jak jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, znacznie nowocześniejsze niż to, czym do tej pory dysponowała. Wezwaliśmy naszych sojuszników, poprosiliśmy o to, by również przeznaczyli czołgi Leopard i inne dla Ukrainy w ramach tego komponentu pomocy. Chcemy, żeby zgromadziła się cała brygada pancerna. Mamy pozytywną odpowiedź ze strony sojuszników, nie tylko Leopardy, ale strona brytyjska ofiaruje Challengery. Do nas dołączyli się także nasi sąsiedzi Niemcy w tym zakresie, zresztą producent czołgów Leopard. Bardzo nam na tym zależało, także dziękujemy stronie niemieckiej, że ta decyzja została przez władze niemieckie podjęta o tym, by włączyć się w tą akcję, ale to również są czołgi norweskie, to także zza oceanu kanadyjskie. Tutaj nawet obecne już w tej chwili w Świętoszowie. Mamy nadzieję, że wkrótce ta brygada pancerna w pełni stanie do dyspozycji Ukrainy. To także czołgi ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie ofiarują swoje Abramsy po to, by wzmocnić siły ukraińskie, by Ukraina mogła się przeciwstawić spodziewanej rosyjskiej ofensywie. Natomiast co jest dla nas najważniejsze? Tutaj właśnie w gościnne progi naszego polskiego ośrodka w Świętoszowie przybyli czołgiści, pancerniacy ukraińscy po to, żeby szkolić się już do obsługi czołgów Leopard. Państwo widzieliście tutaj na tym polu szkoleniowym właśnie stoją czołgi Leopard będące w dyspozycji tego ośrodka szkoleniowego i już na nich w tej chwili żołnierze ukraińscy, co było widać przed chwilą, tutaj wykonują ćwiczenia. Wewnątrz w budynku są symulatory różnych działań, od strzelania poprzez prowadzenie czołgu, nawigowanie i tak dalej. Na wszystkich tych symulatorach trwa w tej chwili szkolenie. To jest szkolenie, które będzie trwało ponad miesiąc. Żołnierze doskonalą się we wszystkich działaniach związanych z czołgiem Leopard, pełnej obsłudze czołgu Leopard, włącznie z naprawami, których dokonuje także i załoga mechanicy w czołgach Leopard, poprzez wreszcie pracę zespołową, aż do poziomu większych jednostek czołgowych, większych jednostek pancernych, więc przechodzą tutaj pełny cykl szkolenia po to, żeby mogli później udać się na Ukrainę. Wraz z naszymi żołnierzami szkolącymi tutaj żołnierzy ukraińskich współpracują żołnierze z Kanady, którzy także przybyli i uczestniczą w tym cyklu szkoleniowym właśnie jako instruktorzy. Uczestniczą także nasi sojusznicy z Norwegii, także jesteśmy bardzo wdzięczni, że takim wspólnym wysiłkiem właśnie tej koalicji swoistej pancernej na rzecz Ukrainy już w tej chwili nie tylko realizujemy zgromadzenie tych czołgów dla Ukrainy, ale także realizujemy cykl szkolenia po to, żeby żołnierze ukraińscy byli przygotowani i mogli ruszyć, by przeciwstawić się rosyjskiej nawale. Jesteśmy dzisiaj tutaj z panem premierem po to, żeby podziękować, po to, żeby uścisnąć dłoń i naszym tutaj panom generałom, panu majorowi dowodzącemu tym ośrodkiem, ale także by uścisnąć dłoń żołnierzom ukraińskim, by życzyć im powodzenia w walce z rosyjskim najeźdźcą i trzymamy kciuki także za cały cykl szkoleniowy, żeby on przebiegł jak najsprawniej, jak najlepiej. Z satysfakcją z panem premierem patrzymy na to, jak znakomicie nasi instruktorzy, współdziałając z kolegami i koleżankami z Kanady i z Norwegii, tutaj radzą sobie z prowadzeniem tych zajęć, jak bardzo szybko też żołnierze ukraińscy, bardzo doświadczeni czołgiści, którzy przyjechali tutaj prosto z frontu. To są żołnierze, którzy jeszcze kilka dni temu byli na froncie i walczyli, przyjechali tutaj. Wystarczy spojrzeć na te twarze, widać, że to są ludzie, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, ale
są absolutnie zdeterminowani do tego, by bronić swojej ojczyzny bardzo szybko, jak mówią nam tutaj Państwo instruktorzy, bardzo szybko pochłaniają tą wiedzę, bardzo szybko łapią, jak to się mówi, o co chodzi, w jaki sposób trzeba obsługiwać te dalece nowocześniejsze urządzenia, jakimi są czołgi Leopard i tutaj jest absolutne przekonanie, że ten cykl szkoleniowy, który przewidziano dla nich, jest wystarczający, żeby dobrze ich przygotować do służby na tych czołgach. Realizujemy to, proszę Państwa, jesteśmy dumni tutaj z naszego ośrodka, bo to nie są pierwsi żołnierze ukraińscy, którzy są tutaj szkoleni, są szkoleni tutaj żołnierze nie tylko do obsługi czołgów, byli wcześniej szkoleni, ale to także w ramach współpracy europejskiej EUMMA. Tutaj przyjeżdżają od pewnego czasu ukraińscy żołnierze, to jest jeden z tych ośrodków w Europie, obok także ośrodka w Niemczech i w innych miejscach, w których to szkolenie żołnierzy ukraińskich się odbywa, także realizujemy te nasze działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, nie tylko poprzez niesienie na Ukrainę pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez to, że wszyscy tu, my Polacy, moi rodacy, przyjmujemy ich w domach swoich, że dajemy im pracę, ale także przez to, że przyjeżdżają tutaj ukraińscy żołnierze po to, by się doskonalić w tym, by lepiej bronić swojej ojczyzny właśnie przy użyciu sprzętu zachodniego, sprzętu w standardach natowskich, także naszego polskiego, bo przypominam, że przekazaliśmy tam nie tylko postsowieckie czołgi, które były w naszym zasobie, ponad 240 czołgów postsowieckich, którymi dysponowała polska armia i będziemy jeszcze przekazywali następne, które cały czas są jeszcze w naszym zasobie z tego starego zasobu sprzed 90 roku, ale proszę Państwa, przekazaliśmy także znakomite wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, przekazaliśmy armatohaubice Krab, wszystko to wymaga szkolenia. Te szkolenia właśnie odbywają się między innymi tutaj w tym ośrodku, tutaj doskonalą się i ukraińscy żołnierze uczą się nowych technik walki, nowych strategii walki. Także dziękujemy jeszcze raz z całego serca naszym żołnierzom, naszym oficerom, naszym instruktorom za to, że wkładają tyle serca w to, żeby naszych sojuszników jak najlepiej przygotować do tego, by w jak znakomity sposób mogli bronić swojej ojczyzny. Zarazem, proszę Państwa, broniąc nas wszystkich, broniąc także Europy przed odrodzonym rosyjskim imperializmem, a rosyjską twarz imperialną znamy doskonale z naszej historii, nigdy więcej z bliska widzieć jej nie chcemy. Dzisiaj przed tym bronią nas właśnie nasi sąsiedzi z Ukrainy. Jesteśmy im za to wdzięczni. Staramy się im dawać wszelką pomoc, by mogli to zrobić jak najsprawniej, ponosząc jak najmniejsze straty. I w tym właśnie im pomagamy, bo ta nowoczesna broń, mamy nadzieję, pomoże im daleko wydajniej pokonać przeciwnika, niż to miało miejsce do tej pory.